Witam wszystkich. Dzisiaj ze mną jest Piotrek. Siemanko. Siema Piotrek. Piotrek i jego Ford Mustang z legendarnym silnikiem V8, 5 litrów. Moc 460 koni. Ta wersja to jest Performance Pack, czyli mamy o 10 koni więcej niż w standardzie. W standardzie mamy 450 koni, tutaj jest 460. Możemy tutaj auto pokazać z zewnątrz, jak wygląda. Prezentuje się zajebiście, naprawdę robi wrażenie. Bardzo fajny kolorek, ciemno szary, grafitowy. Jaki to jest? Magnetic Grey. Magnetic Grey. Wyróżnia się w tłumie. Przód piękny, bardzo agresywny. Jest to Mustang z 2020 roku. Nie wykryliśmy żadnych modyfikacji mechanicznych. Tylko wizualnie, jak widać, czarne znaczki przód, bok i tył. Oczywiście ciemne szyby boczne. Zgodnie z przepisami oczywiście. Ale powiedzcie, że właśnie zajebiście wyglądają właśnie te ciemne szyby, fajnie się komponuje to z całością. Bardzo fajnie brzmi ten samochód. Już miałem okazję się kawałek przyjechać. Jednak V8 to jest coś pięknego. Tutaj sobie będziemy mogli posłuchać. Jakbyś mógł wcisnąć gazu. Teraz mamy w trybie torowym, jeśli dobrze kojarzę. Tutaj sobie sprawdzimy jeszcze. Tak jest, mamy układ najgłośniejszy torowy. Tu jest torowy, a sprawdźmy sobie, jak torowy teraz brzmi. Tak o, sprawdzimy sobie teraz, jakie są tryby układu wydechowego, bo tutaj możemy sobie na kierownicy ustawić manualnie głośność wydechu. Zaczniemy sobie od cichego. Dobra, to teraz zobaczymy sobie tryb normalny. No to tutaj już coś słychać głośniej. Taki troszeczkę głośniejszy od cichego na pewno. Tak, teraz sportowy. Powiedzcie, że sportowy brzmi podobnie do normalnego. Okej, dla porównania teraz jeszcze raz torowy. Teraz tor wyścigowy. To już najgłośniejszy tryb. Tutaj mamy najwięcej basu, także to jest najlepszy tryb jak dla mnie. Najlepszy jest ten tryb cichy start. A cichy start? Właśnie jest taka opcja, żeby sobie za każdym razem włączać cichy start, jak właśnie masz sąsiadów, którzy są zmęczeni jakby dźwiękiem twojego samochodu głośnego. Możesz sobie uruchamiać samochód jakby w trybie cichym, czyli bez tego takiego wyraźnego cold starta, takiego typowego, dokładnie, że tak jak u Łukasza w M6. Tak jest, dokładnie. Tam tak, jak się odpali, to jest normalnie budzi masakra. Budzi całą sąsiada. Tak, podłoga drży. Także fajnie, że tu jest taka opcja cichego startu. Opona 275-40-19, zimówka. Szyby się fajnie uchylają, jak się otwiera drzwi, jak w BMW E36 Coupé. Miałem takie i też zwróciłem od razu na to uwagę. No to jest typowo coupé auto. Jak ktoś dba i to konserwuje, to się tak nie kleją te szyby do tej gumy też przede wszystkim. Jest mięciutka guma, tak. Nic nie jest zniszczone, widzę, że to jest świeże auto. Ty jesteś pierwszym właścicielem, tak? Tak, tak, tak. Ostatnio właśnie widziałem, że porobiłeś jakieś małe modyfikacje. Tutaj kierownica jest na nowo obszyta. Jest, tak jest, grubsza w porównaniu do serii. Bicepsy. W seryjnej kierownicy nie ma bicepsów. Są strasznie delikatne i jakby wydaje mi się, że ta kierownica jakby nie pasuje do takiego auta. Tutaj bardzo fajnie to wygląda. Jakby muskularna to raz, dwa lepiej się trzyma.
3 wizualnie moim zdaniem lepiej wygląda. Są oczywiście też inne zdania na ten temat, ale... Nie, mi też się podoba, bardzo. Wolałbym osobiście taką, jak była wcześniej. Skóra jest troszkę inna, jest bardziej miększa w dotyku. Obszyta jest poduszka przede wszystkim, airbag. A tutaj jest też nowe obszycie, tak? Jest kantara w środku, boki skóra gładka, góra, dół tak samo skóra gładka, boki perforowana. Aha. Tak to wygląda. Super. Ciemne wnętrze, z tyłu mamy dwa foteliki, bo to jest auto rodzinne. Tutaj kolega jeździ z dwójką dzieci. Miejsca podejrzewam, że z tyłu dla mnie by nie było. No niestety z tyłu miejsca jest bardzo mało. Wydaje mi się, że osoby dorosłe tutaj nie mają racji bytu. Chociaż takie fotele dosyć głębokie są. Tak, z tym, że nogi, chodzi bardziej aha, o kolana nie ma miejsca i nogi. Tak, jest tutaj bardzo mało miejsca, jest ubogo niestety. Dla no. dzieci jak sam raz, tak do 5-6, może troszkę więcej by się ktoś zmieścił. Tylko tutaj chodzi o te nogi cały czas, bo jednak to auto jest długie, ale z przodu się siedzi dość wystawnie. Mhm. No z przodu powiem ci, że jest bardzo wygodnie. Ja się rozłożyłem tutaj. Jest dosyć nisko, można nisko sobie usiąść, także dla mnie to jest super opcja. Miejsca do dachu mam około 10 cm od głowy, także jest duży zapas. Także wysocy ludzie jak najbardziej tutaj się zmieszczą i komfortowo mogą podróżować. Nie mamy za dużo tutaj przycisków na tunelu. Tutaj mamy włącznik awaryjnych świateł. Kontrolę trakcji można włączyć i wyłączyć. Tutaj tutaj mamy tryby wspomagania, kierowanie sportowe, kierowanie komfortowe. O, miałeś okazję na śniegu pojeździć tym już? Miałem okazję, trzeba delikatnie, z głową. No tak, bo tył jest lekki, napęd na tył. Tak jest, tutaj jakby ta moc na ten tył jest dość wysoka, więc lepiej po prostu sobie przekalkulować, co można, co nie można. Jechać w miejsca znane przede wszystkim. No tak. No trzeba uważać w tym aucie jak się jeździ, bo naprawdę tak jak dużo oglądałem w filmikach, ludzie się bawią tymi Mustangami, to potrafi to szybko wypaść poza drogę. Elektronicznych rzeczy jeszcze wspomnę, to asystent trzymania pasa ruchu. O, to takie... Tak, jakby jest... Takie wypasy też mamy jest tutaj. Jest też ostrzeżenie przed kolizją, czyli pojazd monitoruje jakby naszą jazdę, jeżeli zbliżamy się zbyt szybko do danego pojazdu przed nami, to sam hamuje, tak? Czyli jakby ma tą ochronę no przed wypadkiem potencjalnym. I w zasadzie nie wiem, czy coś jeszcze tutaj można wspomnieć więcej, bo to jest auto sportowe jednak i tutaj no nie są potrzebne jakieś wymagania większe, tak jest. Dokładnie. Wiadomo, że mogłoby może coś być więcej, ale tutaj jednak ta marka Forda Mustanga jest dość legendarna i nastawia się bardziej na sport niż na wygodę. No tak, to nie jest limuzyna, to jest auto sportowe, także no to nie ma co wymagać tutaj tak za jest, dużo. To jest auto do zabawy, do jazdy, oczywiście torowej też, dlatego też są tryby. Jako daily uważam też, że jest w porządku, jeżdżę też tym samochodem często na co dzień. Auto w granicach 10-12 litrów spali. Na trasie oczywiście mniej, mówię o mieście. I to jest właśnie potęga V8. Tak jak ostatnio też miałem okazję potestować Lexusa 4-litrowego z V8, to w mieście mi spaliło 12 litrów, a w trasie schodziło do 10 i jeszcze niżej. Także tutaj bajka też, jak mówisz, że około 10-12 litrów, no to jest naprawdę akceptowalny wynik. Nie trzeba się bawić w instalacje gazowe w tym samochodzie. Aczkolwiek powiem ci tak szczerze, że silniki 3.7 przedliftowe, bo poliftowych już takich nie robią. Chodzi o Mustanga. To V6, tak? Tak, V6. One były bardzo jakby stworzone do tego, żeby ten gaz montować i dużo ludzi ten gaz ma. I to się dobrze zachowuje. Nie wiem jak jest w V8 przedliftowych i poliftowych, ale wiem, że 3.7 przedliftowy, jeszcze te amerykańskie wersje, mają bardzo dobre silniki pod gaz właśnie. I jeżeli komuś, jak to się mówi, nie odpowiada jazda na benzynie, to instaluje sobie właśnie taki gaz i wydaje mi się, że też ma to jakiś sens. Aczkolwiek wiadomo, że no jednak jak Mustang, to Mustang i musi mieć tą V8, tak? No tak jest. Bo zobaczymy sobie teraz, jak to wygląda pod maską. Ciekawe, czy mi się uda. Udało mi się.
niestety tutaj mamy bolec. O, ale maska trochę waży. O, bardzo rzadko otwieram ten silnik, bo jest prawdopodobnie dla mnie bezawaryjny. Nie mam go długo. A ile on w ogóle ma przejechane? 39 tysięcy. O, to jest świeżutkie auto. Ani razu nie było ani w serwisie, ani w jakimś tam warsztacie. 30 tysięcy to jest nic dla tego samochodu. Możliwe, ale jakby tutaj budować silnik, bo wydaje mi się, że tak wystarczy. Może kiedyś coś może pokombinować, ale jak na razie to trzeba się nacieszyć tym, co jest w serii, bo w serii naprawdę tyle frajdy daje ten samochód, że to jest szok. Na pewno są jeszcze jakieś tam pola manewru tego pojazdu. Można uzyskać na pewno nawet 900 koni więcej. Wystarczy tylko troszkę sobie pogrzebać jakieś części. Z tego co wiem, to na pewno kompresor montują do tego silnika, żeby uzyskać dużo mocy. No ale tutaj naprawdę jest wystarczająca moc, żeby się pobawić. Dobrze, silnik bardzo duży. Widać, że no nie jest czyszczony, bo po co? Ma służyć, jeździć. Zamkniemy maskę. Tam trochę deszczyk zaczął padać. Ale jak zaczął nam deszczyk padać, to może sobie jakiegoś bączka tutaj zrobimy. Lekko przypalimy opony, żeby za dużo bieżnika nie stracić. Co ty na to? Jak najbardziej. Próbujesz czy ja? Wyrażam zgodę. To co, ja spróbuję. Jak no właściciel jest. Wyraził zgodę, że mogę sobie tutaj lekko przypalić opony, to spróbuję. Czyli byłeś zadowolony? Bardzo zadowolony. Super. Bardzo dziękuję za możliwość spalenia trochę bieżnika, bo w sumie opony były nigdy jeszcze nie upalane. No mocy jest naprawdę dużo. Dobrze, że jest opcja zmiany skrzyni biegów w tryb manualny. Jak bijemy jedynkę na łopatkach, to bieg się nie zmienia i możemy na jedynce upalać śmiało. Także plus, bo często jest w automatach tak, że niby możemy sobie... Tak, że niby sobie właśnie w BMW też tak często jest, że niby jest manualna zmiana biegów, ale i tak jak się więcej da gazu, no to przełączę na dwójkę, trójkę i wtedy przymula samochód i nic nie można zrobić. A tutaj śmiało można wykorzystać ten potencjał. Także petarda. Dobra. Teraz już trochę miałem okazję przypalić oponę w tym samochodzie, także się już zaprzyjaźniłem z nim. Już tutaj wiem, jak się zmienia biegi łopatkami, to jest super sprawa.
zobaczymy teraz, jaki będzie pomiar od 0 do 100. Później, jak się uda, od 100 do 200 pojedziemy sobie na niemiecką autostradę, żeby to przetestować. Fajnie słychać w środku. Dobra, zatrzymajmy się. No i sobie zrobimy teraz pomiar od 0 do 100. Start. Jedna dziesiąta sekundy. A tutaj mamy według Forda 5,35. Zobaczymy, czy nie będziemy stali w miejscu teraz. Tak, teraz bez kontroli trakcji. O kurczę, ale teraz to lepiej czuć. Ale 5,1, 0,100. Efekt placebo. 180. 90, jest 200. Dobra. Także bardzo szybko udało się napędzić do 200. 5,1, 100, 200, 11,8 sekundy. Myślę, że poniżej dyszki byśmy zeszli. No dzisiaj mamy takie warunki, że jest zimno, jest blisko zera temperatura, no i jest wilgotność duża, także asfalt jest dosyć śliski. Trakcji mamy mało. Ale i tak udało się dosyć dobry czas zrobić, jak na takie warunki. No i mamy zimowe opony. Dokładnie. Jeszcze raz możemy spróbować. Zrobimy sobie teraz drugi pomiar, 0,100 i 100,200. Także startujemy. No to możliwe, że udałoby się to zrobić, jakby było cieplej, żeby lepiej opony kleiły. Ale to sobie jeszcze sprawdzimy trzeci pomiar. Już ostatni, żeby już nie męczyć auta. Także resetujemy Race Logica i robimy trzeci pomiar 0-100. Kontrola trakcji wyłączona, tryb sport i lecimy. Do pomiarów, to się udało poprawić 0,100, 4,8 sekundy, 100,200 zostało 10 sekund. Także jeszcze kawałek się przejedziemy tym samochodem i będziemy się powoli żegnać. Ostatnimi czasy pogoda nam plata figle, taki tym razem spadł deszczyk, no ale udało się i tak ponagrywać trochę materiału z tym samochodem, także jest wielki sukces. Więcej frajdy jest, jak się manualnie zmienia. Bardziej mi się to podoba. Mam więcej kontroli nad tym samochodem. No niestety ta skrzynia 10-biegowa, ona sobie skacze jak chce. Jest takie opóźnienie, wiesz, trochę. A tutaj no, sam sobie kontroluję. Być może na łopatkach byśmy ucięli trochę z tej setki, nie? Możliwe, że tak. A był robiony tutaj program? Był robiony. Chodziło o to, że ta skrzynia sobie lepiej radzi przy zmianach i bardziej słucha właściciela, moim zdaniem.
Aczkolwiek nie wiem, jak było wcześniej. Bo praktycznie od razu, tak? Jak kupiłeś, to już poszła po prostu na modyfikację. Tak jest. Tam jakby mi już od razu powiedzieli, że ten program mogą zrobić. Jest aktualizacja, poprosiłem. Nie wiem, jak sobie ten samochód radził wcześniej. Mhm. Nie mam porównania, ale tutaj jakby jednak coś mi jeszcze brakuje. Mógłby być ten automat jakby, nie wiem, 6-7-biegowy jak standardowe, bo w przedliftach były, z tego co się orientuję, nie pamiętam, 6-7-biegowy. Mhm. Na pewno było mniej biegów niż w poliftowym. No i prawdopodobnie może lepiej jest wyczuwalna ta zmiana biegów i lepiej to auto się zachowuje. Bo przy 10-stopniowych jednak do tych 10 trzeba dojść, prawda? No dokładnie. No. Jest ręczny. Także też można sobie zaciągnąć tutaj tradycyjnie. Właśnie, tradycyjnie. Dobrze, a nie tylko nogą, tak jak w Mercedesach jest, albo przyciskiem. Dokładnie, tutaj jakby jest właśnie to zrobione po to, żeby mieć lepszą kontrolę nad tym pojazdem. Mhm. I to jest oczywiście na plus. To też moglibyśmy spróbować, na przykład, ale no już nie będziemy dzisiaj próbować, ale na przykład jak na śniegu chcesz się pobawić, chcesz zainicjować poślizg, no to jedziesz sobie na właśnie trybie sport, na jakimś biegu. Zaciągasz ręczny, oczywiście. I gazu dajesz, i już jest zabawa, tak jest. Będziemy się już powoli żegnać. Tak, ja też mam małą córeczkę, ty masz też córeczkę? Tak, mam córeczkę, mam syna, których serdecznie pozdrawiam. Dobrze, wystartujemy sobie trochę mocniej. Super, teraz zmieniło. Bardzo przewidywalny jest ten samochód i myślałem, że nie będzie się słuchał, ale on się naprawdę słucha, także no niektóre opinie o tych Mustangach to są takie trochę naciągnięte i naprawdę słucha się on. No, tak samo jak w BMW-kach, tak samo tutaj trzeba mieć głowę do tego, żeby jechać tym autem. Tak, trzeba uważać po prostu z gazem. Oczywiście będziemy uważać tutaj, żeby gdzieś nie wylądować na ogrodzeniu. Można sobie poczuć, jakie jest zawieszenie tutaj komfortowe. Tak, właśnie zawieszenie jest bardzo komfortowe. Na hopkach powiem ci, że bardzo fajnie jedzie i no nie ma taczki. Nie ma takiego odczucia typowo, że to jest jakaś taczka. Płynie przez te hopeczki, także... Tak samo te fotele, wydaje mi się, robią robotę. Fotele powiem ci, że bardzo są wygodne. Nie są jakieś takie typowe kubełki, stołki. Są mięciutkie, także odczuwalnie jest super na plecach. One są podgrzewane oczywiście. Tak, oczywiście podgrzewane, wentylowane. O, no to super opcja. Do tego tematu jeszcze jest kierownica podgrzewana. O, zimą to się super sprawdza. Tak, to jest bardzo fajna sprawa zimą właśnie. Przede wszystkim jak odśnieżasz samochód codziennie, jak nie masz garażu, to jest taki miły dotyk tej kierownicy. Mhm. Ale naprawdę fajnie wszystko tutaj śmiga. Nie, powiem ci, że tutaj jest taka dziurawa droga. No i ten samochód płynie po tych dziurach, jest komfortowo. Tak, no właśnie to jest ten plus. Także po mieście można jeździć, po Wrocławiu, gdzie mamy dużo dziur, to jak najbardziej ten samochód chyba się sprawdza, co? Oczywiście, kurczę, ja powiem szczerze, że no, jeśli chodzi o wygodę, miałem też mnóstwo aut, które miały sztywniejszy zawias i też były sportowe, ale jeśli chodzi o wygodę, to ten samochód dla mnie prowadzi się po mieście z tym zawieszeniem jak limuzyna, przysłowiowo, bo jest bardzo wygodne. No te nierówności, dziury naprawdę fajnie zbiera, nic nie tłucze, mimo wszystko, że to jest amerykańska motoryzacja, nic nie skrzeczy, nic nie... Dużo jest w ogóle takich fajnych wykończeń skórzanych, także to jest super spasowane. Naprawdę bardzo fajnie. Naprawdę się postarali w polifcie, jeśli chodzi o wykończenie środka, bo w przedliftowych Mustangach jeszcze ten środek był bardziej taki plastikowy, można powiedzieć typowo amerykański. Mhm. A teraz tutaj jakby europejskie, w sensie te polifty mają fajne wykończenie w środku, miękkie. Wydaje mi się, że ten samochód jeszcze pojeździ naprawdę dużo kilometrów, zanim coś tu zacznie skrzypieć, piszczeć czy cokolwiek, bo te materiały są miękkie przede wszystkim. Samochoda jakby czym niżej schodzisz, tym ten materiał jest bardziej twardszy, ale... Nie, tu jest jednak, bardzo fajnie wykończone. Jednak tutaj naprawdę... Jest tak przytulnie, powiem ci. Ta konsola... No jest super zrobiona moim zdaniem. No nie ma tutaj też porównywać co do samochodów typu klasy premium, Audi, BMW czy tam Mercedes, bo tam jakby troszkę inaczej pracują nad wykończeniem tych pojazdów w środku, ale nie ma się do czego doczepić, to jest pojazd sportowy, zaznaczam, i ten samochód jest do tego, żeby się bawić. Tutaj czasami potrafi nawet przy stówie, jak jedziesz na łopatkę,
ten moment obrotowy. Powiem Ci, że teraz jadę na szóstym biegu, wciskam gaz, 4000 obrotów i jedzie. Pamiętajmy, że to jest wolnosący silnik, nie jest turbo. Fajny kopniak jest w plecy przy każdej zmianie biegów. Można się pobawić z tym samochodem, naprawdę. Robisz nim 200 tysięcy kilometrów i nic nie będziesz musiał robić. To nie jest wyżułowana jednostka, gdzie masz 2 litry uturbioną. Tak jak w sumie w Mercedesie jest, tak? Tam masz 2 litry uturbione, masz tam 300 koni, ale podejrzewam, że 200 tysięcy kilometrów zrobisz i trzeba by było coś już tam, jakiś remoncik mały zrobić. Myślę, że wcześniej, bo te auta jednak są stworzone do tego, żeby nimi szybko jeździć, a to. Jak szybko jeździ, to szybciej się zużywają części. Dzisiaj mamy dwa Fordy w odcinku. Także ja Tobie bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tego samochodu. Dzięki również. No i ogólnie to chciałem powiedzieć, że kolega ma jeszcze jeden samochód bardzo fajny. Tutaj przed chwilą o nim wspomnieliśmy. Jest to Mercedes, to jest CLA, tak, AMG. 5 AMG. Ile tam mamy? 300 koni? 306 seryjnie. Pogoda nam się już całkowicie zepsuła, także bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać i tak kawałek materiału z tym samochodem. Było trochę upalania. Trzymaj się, Piotr. Trzymaj się, dzięki. Na razie.